Hej, kochani! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie katalogu Avon. Dzisiaj przeglądamy katalog numer 17. Muszę przyznać, że w tym katalogu znajdziemy sporo nowości, sporo też rzeczy, które już wcześniej widzieliśmy w poprzednim katalogu. W związku z czym skoncentruję się tym razem na nowościach. Nie będę pokazywać wam ofert, które już widzieliście poprzednim razem. Tutaj w Wielkiej Brytanii mamy okres przedświąteczny, tak? Słyszeliście dobrze? Okres przedświąteczny i mam na myśli święta Bożego Narodzenia, które są dobre dwa i pół miesiąca jeszcze przed nami. Natomiast ten katalog zawiera już dość sporo ze świątecznych zestawów i świątecznych ofert, także pokażę Wam też co nieco z tego działu mam nadzieję, że będzie wam się podobało. Zaczynajmy więc, kochani, na pierwszej stronie, właściwie już na okładce widzimy pierwszą nowość i jest to um, pisak, ja tak to nazywam. Jest to pisak do ust, czyli tutaj jest to opisane jako um, taki tatuaż ust i jest to Prze pokażę Wam jak to wygląda na, na stronie, że tak powiem, reklamującej produkt. Jest to pisak zakończony po obu stronach. Z jednej strony mamy precyzyjną końcówkę, z drugiej strony końcówkę nieco grubszą do wypełnienia. Ta precyzyjna ma za zadanie takie jakby konturówki, czyli tak jak tutaj widać, można nią zrobić kontur. A drugą stroną sobie wypełnić usta. Konturówka. konturówka. Pisak jest dostępny w ośmiu kolorach. Przeważają czerwienie, róże i takie, powiedziałabym, dość ciemne śliweczki. O tutaj, tak jak widać, może, tak, widać troszeczkę lepiej, nie odbija się światło. Produkt, pomysł, dość, dość fajny. W tym momencie jest w ofercie za 7 funtów i pełna jego cena to będzie 9 funtów, czyli no szałowa oferta to nie jest, ale zawsze coś. Tutaj mamy na drugiej stronie taką sugestię, jak można ten produkt wykorzystać w taki nieco inny sposób i można nim wykonać makijaż ombre, czyli można użyć dwóch kolorów i tak jak tutaj widać zrobić takie cieniowanie, czyli jeden kolor przechodzący w drugi. Pokazują tutaj nam na zdjęciach różne możliwości, różne, w różnych, że tak powiem połączeniach. Pomysł fajny, nie wiem jak to będzie na ustach faktycznie wyglądało, bo takie pisaki dość często sprawiają, że usta są dość suche. Ale no, póki co wygląda dość obiecująco. Kolejną nowością, jaką, na jaką chcę Wam zwrócić uwagę, to podkład do twarzy. Ten jest w takiej postaci kremowej. To jest podkład z serum, i producent obiecuje nam, że jest to serum wygładzające, które ma nam nawilżyć, a także rozświetlić twarz i mamy, że tak powiem, dzięki temu wyglądać, znaczy nasza twarz ma wyglądać młodziej. Ma to być taki średnio kryjący podkład, który można budować, który będzie bardzo łatwo rozprowadzał się na naszej skórze i dawał długotrwałe wykończenie. I kolejnym Kolejną obietnicą jest też ta, że, jest, że ma on być bardzo lekki na twarzy, ma się bardzo ładnie ze skórą zespalać i ma dawać nam delikatne, jedwabiste wykończenie. I na sam koniec ma się zamieniać tak jakby w takie pudrowe wykończenie, czyli ma, ma mieć taki. Um, nie wiem, taki wygląd, jakbyśmy nałożyli, przypuszczam, podkład mineralny, taki. Czyli obietnice są ogromne. Podkład w, tej, w tym momencie jest w ofercie za 10 funtów. Cena pełna to będzie 15 funtów. Jest on dostępny, bodajże, w 12 odcieniach. O! tak tutaj widać, że gama kolorystyczna całkiem, całkiem ciekawa. Kolejny produkt. To taki też flamaster, taki eyeliner we flamastrze, tak jak widać, z końcówką dość, dość cienką, czyli dość precyzyjną, i ten jest za 3,50. Ja bardzo lubię używać flamastrów. Są dość poręczne, że tak powiem. Dość łatwo się nimi maluje kreski i no, 3,50 to jest dobra, dobra cena, możliwe, że skuszę się, żeby wypróbować. Kolejna nowość, jaką zobaczymy w tym katalogu, to rozświetlacz. Na pewno do, dobrze Wam znane z tej kolekcji są róże do policzków, które są w pięciu, że tak powiem, odcieniach, ale Avon dołożyło do tej rodziny Rozświetlacz. I można w tym momencie kupić rozświetlacz. On jest pojedynczy, to nie jest w połączeniu z żadnym innym kosmetykiem i jest w tym momencie w ofercie za 4,50. Kolejna nowość. A to właściwie nie, nowość nie tyle kosmetyczna, ile bardziej um, przyrządowa, że tak powiem. <grym> Bo jest to Pędzel. Pędzel to, to jest kabuki pędzel, czyli mnie kabuki zawsze się kojarzy z takim przyrządem, specjalistycznym przyrządem do nakładania pudrów mineralnych. Więc nie wiem, na pewno możecie go używać też do nakładania pudrów czy brązerów niemineralnych. Natomiast Kształt tego pędzla sugeruje, że będzie on bardzo dobry do konturowania, bo jest płaski, ale dość szeroki. Opakowanie bardzo ciekawe. Myślę, wygląda jak metalowe, ale myślę, że to będzie po prostu plastik, który jest błyszczący w takim złoto-różowym kolorze. Bardzo estetyczny i ciekawy. 6,50 w ofercie. Kolejna nowość to coś czego ja przynajmniej osobiście do tej pory w Avonie nie widziałam i są to proszki proszki które mają dawać taki metaliczny połysk na naszych paznokciach ja mam na swoim kanale filmik z proszkami które są dostępne w szafie Essence i one są bardzo dobre nakładane na jakieś tam ciemniejsze kolory dają naprawdę taki piękny metaliczny połysk więc jeśli chcecie zobaczyć na czym polega taki proszek i jak się go nakłada, jaki daje efekt, to zapraszam, spróbuję podlinkować to wideo, żebyście mogli sobie zerknąć. Natomiast tutaj mamy cztery kolory, fiery copper, warm bronze, ice pink i cool green dwa są w tonacji dość takiej, właściwie trzy, bo ten różowy też jest w tonacji ciepłej, trzeci w tonacji jest chłodnej, bo zielonkawy. I tutaj macie próbki, które pokazują Wam w połączeniu z jakim lakierem, na przykład ten w połączeniu znaczy w połączeniu nałożony na Real Red będzie miał taki efekt, ten Warm Bronze nałożony na Simply Cinnamon będzie miał taki efekt, Icy Pink nałożony na Pastel pink da taki efekt i Cool Green nałożony na Sea Breeze będzie miał właśnie taki efekt. Proszki są w dość dobrej cenie 2,50, więc jeżeli nigdy nie próbowaliście, a chcielibyście, to to jest świetna okazja, bo, bo w świetnej cenie. Kolejny produkt do paznokci, który, którego nawet, nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest w katalogu, bo kolor trend. Ja sama też i używam. Mam chyba dwa różne, albo i nawet trzy różne kolory. Co prawda, te jaśniejsze nie są zbyt dobre, bo zostawiają bardzo duże ślady nie nakładają się łatwo. Natomiast ja mam bodajże ten ikon i uwielbiam ten kolor. To jest piękny, taki głęboki róż taka fuksja i um, uwielbiam. Natomiast mówię, mam chyba też ten pałt, który jest bardzo takim kolor jako kolor jest piękny, ale trudno się go nakłada bez zostawienia śladów. Natomiast co zwróciło moją uwagę, to fakt, że wśród tych wszystkich kolorków i, 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 i innych lakierów kolor trend ma coś takiego, co zmienia tak jakby um, fakturę. Lakieru, czyli nie jest on gładki i błyszczący, tylko zamienia się on w taką pompelkową, jakby em, dziwną substancję. Em, nie widziałam nigdy takiego efektu, muszę przyznać, em, także zaintrygowało mnie to. On jest dostępny, ten lakier, który, który daje właśnie taki efekt, jest dostępny w pięciu kolorach, tutaj te pięć górnych. Em, to jest właśnie to. Oprócz tego macie też cztery, które są z brokatem i 12 bodajże, które są takie zwykłe, tradycyjne. Każdy z nich kosztuje funta 50, więc jak za lakier to świetna cena. Kolejna rzecz, która jest nie wiem czy nowością, bo chyba już kiedyś widziałam te szczoteczki elektryczne do twarzy, natomiast długo jej nie było w katalogu i w tym momencie jest dostępna w trzech różnych wariantach, to znaczy to są zestawy, które są dostępne w trzech różnych wariantach. Jest taki odświeżający, jest oczyszczający i taki dla skóry dojrzałej, czy taki przeciwzmarszczkowy. To znaczy szczoteczki wszędzie są takie same, chodzi tylko o produkty do pielęgnacji twarzy, który jest... W zestawie ze szczoteczką. Każdy z tych zestawów kosztuje 15 funtów, więc jeżeli szukacie elektrycznej szczoteczki do oczyszczenia twarzy, to myślę, że to nie jest najgorsza cena, bo wiem, że szczoteczki potrafią być no, zdecydowanie droższe niż 15 funtów. Kolejna nowość, która może nie jest jakimś niezbędnikiem ale jest fajnym gadżetem moim zdaniem i nie kosztuje dużo, bo kosztuje tylko 3 funty to jest pędzel taki, silikonowy pędzel do nakładania maseczki i myślę sobie sporo teraz maseczek jest właśnie w takich słoiczkach zamiast w tubkach, kiedyś były w tubkach teraz sporo właśnie maseczek widzę w słoiczkach i czasami niehigienicznie jest wydłubywać je palcem więc e, myślę, że taki pędzel e, to dość, dość fajna sprawa e, i ciekawa rzecz. Ciekawy pomysł. Kolejna nowość e, nie będzie dla was nowością, natomiast jest nowością w katalogu, tym katalogu głównym, regularnym. Bo jeżeli oglądaliście moje poprzednie mm, filmiki z, zam z zamówieniem z Awonu, wiecie, że ja już jestem w posiadaniu trzech z tych. Mm, Mgiełek do ciała, bo to są mgiełki do ciała, które ja zamówiłam z takiego tego katalogu wyprzedażowego, który czasami dostajecie z. Tak, jak tutaj, o pokażę Wam, to jest taka wkładka. O coś takiego to są te takie małe wkładki wyprzedażowe. I ja swoje mgiełki właśnie zamówiłam z takiego katalogu. Teraz są dostępne w katalogu głównym, co niezmiernie mnie ucieszyło, jak. Zobaczyłam tą stronę, to po prostu uśmiech miałam od ucha do ucha. Natomiast em, bardzo em, fajnie, że dołożyli jeszcze, ponieważ ja zamówiłam wszystkie trzy dostępne, jakie były, i ja zamówiłam Cherish, Purblanka i Celebre. A tutaj są jeszcze dostępne Incadescence, Perseve, Little Black Dress i em, Titan Holiday. Em, fund 90, nie będę się za bardzo rozwodzić, bo Wiecie, jak bardzo podekscytowana byłam tym, że mogłam kupić sobie Celebre, bo uwielbiam wodę perfumowaną i tak samo mgiełka pachnie, tak samo, a uważam, że jest dużo łatwiejsza w użyciu, bo można sobie ją odświeżać tyle razy w ciągu dnia, ile wam, wam się podoba. Nie jest aż tak ciężka jak perfumy, więc słuchajcie, funt 90, marzenie, marzenie. Chcę Wam też pokazać, jakie są dostępne perfumy w ofercie tym razem, bo są nieco inne, chociaż też powtarzają się z poprzedniego katalogu, to kilka jest innych. I między innymi dostępne są Faraway w wersji Gold i Infinity po 6,50 Timeless Incadescence były dostępne chyba w poprzednim katalogu, z tego co kojarzę. To tak samo Mesmerize, Rare Gold i Rare Amethyst. Mamy też dostępny Look Limitless i Look w tej podstawowej, że tak powiem, formie wersji. Dalej też mamy zestawy. Tutaj mamy trzy produkty za 18 funtów, i to jest ten Duet Eve, i mamy dwa balsamy do ciała, i ten podwójny perfum. Czy to jest woda toaletowa? To jest woda perfumowana. Też w ofercie mamy te z serii Today, Tomorrow, Always, a także Soft który był zdecydowanie w poprzedniej Cherish. Też chyba był zestaw z poprzedniego katalogu Lipsy i Tabita Web. To są z tych, już tak powiem, droższych, wysokopółkowych. Mamy też kilka w ofercie dla panów i mamy tutaj Black Suede, Elite Gentleman, który jest dostępny w zestawie ponownie 3 produkty za 10 funtów świetna, świetna cena mamy tutaj też 3 za 12 tutaj mamy Attraction i, i Attraction Rouge dla panów, Alpha 2 za 10 funtów i Man 3 za 12 i to tyle, jeśli chodzi o zapachy. Mam jeszcze jedną nowość dla Was, i to jest, kochani, coś, co no, jest dość um, dziwnym produktem. Ale za to bardzo interesującym, bo jeśli uwielbiacie słuchać muzyki w momencie, kiedy bierzecie prysznic albo e, moczycie się, w, że tak powiem, w kąpieli e, i lubicie słuchać relaksującej muzyki, to to jest produkt dla Was, bo to jest bezprzewodowy głośnik. Nie jest to najtańszy produkt, bo kosztuje 20 funtów. Aczkolwiek e, zmienia też kolor, więc. Kochani, zdecydowanie warto zwrócić na niego uwagę. I kolejny produkt, który też ma was zrelaksować w kąpieli, i myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa. Wiadomo, to nie jest coś, co jest niezbędne, ale bardzo ciekawe. To takie światełko, które jest bezpieczne do umieszczenia w wodzie i rozświetla ono wam właśnie waszą kąpiel. Generalnie, więc jeżeli lubicie się relaksować ze świecami to myślę, że to jest dużo bezpieczniejsze, bo wiadomo, ze świecą hmm, czasami nie tak bezpiecznie, żeby nie, nie zacząć jakiegoś pożaru, to może to byłoby lepszym wyjściem. I takie światełko kosztuje 7 funtów. I dalej, kochani, to już są zestawy świąteczne, na które chcę Wam zwrócić uwagę tak szybciutko. Faraway, który jest w cenie 10 funtów i otrzymujecie 3. Produkty z pudełkiem, Little Black Dress, dalej też są perfumetki dostępne. To wszystko przychodzi z takimi opakowaniami, tak jak widać na stronie. Tutaj macie na przykład zestaw rozświetlacza takiego multicolorowego, wielokolorowego z pędzlem i taką saszetką. Dalej macie na przykład. Brązujące perełki z pędzlem i też z taką kosmetyczką, jakby tutaj cały zestaw do pielęgnacji do maki no, makijażu. Nie, tyle maki nie tylko makijażu, bo też i macie lakier do Paznokci, ale generalnie makijażu twarzy i paznokci. I on też kosztuje 10 funtów, więc świetna cena. Tutaj tańsze to są zestawy do brwi. Dalej mamy tutaj lakiery, też właśnie z proszkiem za 6 funtów, który możemy sobie tutaj zamówić w takim właśnie fajnym cukierku, takim pudełeczku cukierku. Produkty do włosów, dalej też tutaj właśnie takie jakby nieco inne wałki. To jest z takiej gąbeczki, także miękkie, można na nich spać i w ogóle super sprawa. Tutaj są szczotki, różnego rodzaju szampony też. W ofercie również mamy te mini zestawy, które już pokazałam wam w jakimś tam katalogu wcześniej, które też przychodzą w pudełeczku, więc to jest świetny prezent. Może być świetnym prezentem gwiazdkowym dla kogoś. I tutaj mamy też niektóre produkty po prostu w świątecznych opakowaniach: balsam, żel pod prysznic, krem do rąk, zestawy tutaj do pedikiru, manikiru, pielęgnacja stóp. Uuu, fajne, tutaj w butelkach takich świątecznych są um, płyny do kąpieli. Tutaj to są bombki, te są właśnie takie miszki, super. E, I to na tyle. Chcę Wam też zwrócić uwagę szybciutko jeszcze na nowe zapachy inspirowane świętami. I mamy tutaj dwa nowe płyny do kąpieli, które są o zapachu um, żurawiny i pomarańczy, a ten jest o zapachu pierników. <laughs> mamy też nowe zapachy tych mgiełek takich. Do, one mogą być używane jako mgiełki do ciała, mogą też być używane jako odświeżacze powietrza, a także jako takie spreje do, do bielizny. I mamy tutaj dwa nowe świąteczne zapachy. Migdałowy i figowy. I ostatni produkt który też jest tutaj nowością w sensie zapachu, to mamy nowy zapach dla żelu, podprysznic i mydła w płynie z Avon Senses i to jest jabłko z czereśnią. I on jest w tym momencie też w ofercie dostępny za funta, znaczy każdy z tych produktów. I, I to by było na tyle, moi mili. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Sporo jest nowości, sporo jest ciekawych rzeczy w tym katalogu, no ale tak jak już wspomniałam, też i sporo jest świątecznych produktów, także um, każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję, kochani, za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.